Cześć, zanim obejrzycie ten odcinek, zapraszam Was do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku FTB Continuum. Continuum? No to kontynuujemy oczywiście naszą zabawę. I tak, co tutaj się zmieniło? Cóż tu się zmieniło? Tutaj dodałam... Zrobiłam coś takiego, co się nazywa squeezer, ponieważ z tego squeezera można zrobić seed oil, to znaczy tutaj się wrzuca nasiona różnego rodzaju i z tych różnego rodzaju nasion robi się olej z nasion, po prostu seed oil. I ten oil, ten seed oil był mi potrzebny po to, żeby zrobić w karpenterze, który też zrobiłam, w karpenterze z seedów zwykłych zrobić industrial hemp seeds. I takie było zadanie, żeby zrobić industrial hemp seeds. Zatem zrobiłam i do tego właśnie tutaj był potrzebny ten seed oil. I z tego industrial hemp seeds mam już takie właśnie industrial hemp fiber. Także takie było zadanie. Zadanie było też, żeby zrobić engineer's workbench. Nie wiem, jak to działa, ale się dowiem oczywiście. I cóż. To zrobiliśmy ostatnio, tu zrobiłam sobie nożyczki jeszcze oprócz tego młotka. Cóż tu jeszcze, tu chyba nic więcej się nie zmieniło. To jest niepodłączone tutaj do prądu, ponieważ nie wiadomo dlaczego, nie rozumiem tego właśnie. Jak to wszystko jest podłączone, to ten prąd cały czas się generuje nowy i zużywa mi niepotrzebnie węgiel, także jak będę potrzebowała którąś z tych maszyn, to po prostu wtedy podłączę i wtedy będą te maszyny używały prąd, a tymczasem to sobie tutaj zostawiam. Tu jest to wszystko, co jest przygotowane, żeby zrobić to, czego ostatnio nie zrobiliśmy, to za chwileczkę. Jak pamiętacie, trzeba było zrobić barwnik taki właśnie lajmowy i do tego był potrzebny zielony barwnik, a zielony barwnik jest tylko i wyłącznie z kaktusa. No i pamiętacie, że nie miałam kaktusa, zatem wyszłam na wyprawę i znalazłam 12 kaktusów. Gdzie to znalazłam? Już Wam pokazuję. Poszłam dokładnie tutaj na północ, stąd na północ i sobie szłam. Jest wioska, nie weszłam nawet do tej wioski, po prostu tutaj sobie płynęłam. Tutaj sobie szłam, dopłynęłam właśnie do wioski i tutaj sobie szłam, bo powiedziałam sobie, nie odwiedzam wioski, bo szukam kaktusów. No więc szukałam, tutaj jest kolejna wysepka taka ze slajmami. Też przeszłam obok, szłam i tutaj, no to troszeczkę skręciło mi się i tutaj gdzieś właśnie na początku tegoż miejsca znalazłam jednego kaktusa, słownie jednego. No to mówię sobie, dobra, to jest jakaś pustynia, to oczywiście nie jest pustynia, ale sobie właśnie tutaj po piasku szłam i znalazłam tutaj gdzieś tak w takim fragmencie znalazłam 12 kaktusów. 12. No więc oczywiście je wszystkie zabrałam ze sobą i mam je tutaj w domu, także już mi rosną, także nie ma już problemu. No i tutaj jest taka właśnie czerwona pustynia, czy to jest ta terakota i takie tam różne rzeczy. Także oczywiście potem wróciłam i jak znajdziemy czas, to sobie skoczymy do tej wioski, zobaczymy, co oni tutaj mają. Ale tymczasem oczywiście zajmiemy się czymś innym. Cóż jeszcze zrobiłam? Pobiegłam tu z powrotem, gdzie to było? Tu. Tu z powrotem na tą wyspę, gdzie były te slajmy, bo stwierdziłam, że te slajmy, to one będą nam potrzebne, jeszcze te slime bole, slime kulki. I weszłam na tę wyspę, jak widzicie tutaj nic nie rośnie już na tej wyspie, weszłam, ściągnęłam drzewa, które tam były, one mi dały sadzonki, dały mi slime bole, także dużo tego wszystkiego, jest strasznie wysoko było. Jak widzicie, tutaj jest taka dróżka jakby, bo oczywiście jak się wybrałam, to nie wzięłam ze sobą nic, po czym się można było wspiąć, także tutaj idąc sobie wycinałam dirta, żeby się wspinać tym dirtem i tu, żeby się wspiąć, to użyłam 2,5 staka dirta, tak wysoko to jest. No dobra, no, ale nie było żadnych problemów, tutaj nic mnie nie zaatakowało, także spoko luzik. Cóż tutaj jeszcze zrobiłam? Oczywiście jest noc, no ale. Cóż zrobiłam? Rozsadziłam sobie tutaj różne uprawy po to, żeby zdobywać łatwym kosztem
emeraldy w tym sklepie naszym. No i tutaj sobie rozsadziłam te właśnie zadania, które były te Industrial Hemp Seeds. To jeszcze tu raz, dwa, trzy tu chciałam. Tu chciałam. Jak tylko dwa miałam? No dobra. One tak rosną dziwnie. Tu robaczki mi chodzą oczywiście i one uprawy robią. Tutaj z tego też można zdobywać nasiona, żeby robić ten oil z nasion. No i tutaj sobie zrobiłam taką zagródkę. I żeby tutaj zdobyć krowy i owce i kurczaki, które mi dają jajka, to zrobiłam złote lassa i je wszystkie tutaj poprzynosiłam. Złote lasso bardzo prosto zrobić w taki sposób, złote nuggety i nitki, także to żadnego problemu, 8 XP mi to zabierało, dlatego mam tutaj 24, a miałam już 50 parę, bo sporo zrobiłam tych właśnie lasses, żeby mieć po dwa na każdego stwora. Co mam tutaj? Tu mam półeczkę sobie zrobiłam, a na tej półeczce mam golden lasso, a w niej krowę. Po co? Ponieważ chcę zrobić, bo moja kuchnia, jak pamiętacie, jest cała gotowa, ready i tak dalej. Zrobiłam sobie nawet toster i brakuje mi tylko krowy w słoiku. Zatem chcę sobie zrobić krowę w słoiku, ale żeby zrobić krowę w słoiku, to muszę zrobić kowadło, a kowadło to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa do zrobienia, ponieważ jest bardzo drogie. Tutaj sobie zrobiłam taką halę, w której będą właśnie różne maszyny stały i tutaj konkretem ją tutaj wyścięłam całe to zrobię właśnie w tym konkret tile, a ten konkret się robi, jak się robi stal, to ze stali, dobra, jeszcze prześpimy, dobranoc oczywiście, jak zwykle musimy się przespać, bo przecież coś nas zaatakuje i będzie kicha. Ten konkret, jak się robi stal, o, jeszcze wam pokażę, o, tutaj mam całą moją hodowlę kaktusów, a jak się robi stal, to jak się przepala irony, to wychodzi slag i z tego slagu się właśnie robi te konkrety, bo do niczego innego praktycznie ten slag nie jest nam potrzebny. No a tutaj oczywiście robi nam się Boże. I tutaj pamiętacie, że zawsze było pełno i wiadereczkiem przelewałam, a tu się okazało, że mogłam zrobić coś takiego, co się nazywa tank z open bloków, z open block i on jest bardzo też prosty do zrobienia. Tank tutaj jest, dlatego ja go nie widziałam, bo on jest taki niewidoczny bardzo i jego się robi bardzo prosto, obsydian i trochę szkła. Przepraszam was bardzo i się dostaje wtedy takie dwa tanki, więc zrobiłam tego sporo, bo obsydianu to mam sporo i jak widzicie, to mi tutaj wyciąga to, że tutaj jest redstone clock, który cały czas jakby klika prawym przyciskiem na to, na takie coś jak tutaj jest, taki faucet. Tutaj właśnie podłączyłam to do tego pieca i tutaj stąd nam wyciąga tę ciecz, także mamy tutaj mnóstwo, ona tutaj się zagłębia, tutaj nie, tu jest na 2, 3, tu jest na 3, ale tutaj już dalej to ona jest chyba na 3 aż, aha. Tak, także mam tego mnóstwo i jeżeli się okaże, że tutaj się zapełnia to w takim strasznym tempie, to trzeba będzie to po prostu jeszcze niżej wszystko zrobić. Ale jest i łatwo się stąd wyciąga, także jest ok. Tu jest bardzo fajna rzecz. Tu jak widzicie jest Blaze Hopper. Normalny hopper, taki jak hopperowy hopper, tylko że hopperowy hopper jest strasznie, strasznie drogi, a ten blazowy jest tańszy, po prostu zamiast żelaza się kładzie blazowe pałeczki i w środku skrzynka i jest taki hopper. I działa tak samo jak widać. A tutaj jest coś takiego jak ground trap, to też jest bardzo proste do zrobienia. I ten ground trap, jak ma w sobie takie
no takie zachęty czy zanęty, jak to się tam, przynęty, o, przynęty, to wyciąga nam z ziemi, jak widać, skórę, może wyciągnąć jajko, mięsiwo, piórka, także mam teraz sporo, nie muszę zabijać stworów, żeby to otrzymać. Skórę, właśnie po to to zrobiłam, bo się zastanawiałam, skąd skórę brać, oprócz oczywiście zabijania krów. No i właśnie się okazało, że mogę coś takiego zrobić. Zatem zrobiłam i jak widać, to całkiem sympatycznie działa. Tu mi zostało trochę jeszcze tego. No i tak właśnie tym hopperem wlatuje tutaj w to miejsce i wybiera z ziemi właśnie mięsiwo. Także jest okej. Jest okej. Co ja tutaj jeszcze zrobiłam przez ten czas? Chyba nic więcej, zatem sobie tutaj schowamy teraz to mięsiwo, jajka i tutaj sobie schowamy, nie tutaj, tylko tutaj to. O, tu jeszcze jest mięsiwo. O, kaczka nawet jest, wow, to nie wiedziałam. No proszę, proszę. Kaczkę dostajemy, także no jest pięknie, to wszystko oczywiście można przepalić, przetopić tu w tym piecyku i będzie jedzonko. Także taki długi, długi wstęp, jak widzicie. I cóż, i będziemy robić dalej to, co mieliśmy robić, czyli bierzemy mądrą książkę, a jeszcze tutaj piórka muszę schować. A propos właśnie robienia tych hopperów, to właśnie też poszłam do neteru. Poszłam do neteru i opracowałam sobie zabijanie blazów, także one już mnie nie zabijają. Ja je bardzo szybko właśnie tym łukiem, także jest po prostu pięknie, że tak powiem. Także tyle tylko, że trzeba długo czekać, aż one się tam zespawnują. Przy tym spawnerze trzeba stać i potem je tylko atakować tym łukiem. Także wystarczyło mi cierpliwości na to, żeby zdobyć kolejne 22 pałeczki. A, i Ender Pearl już też mam 5, bo się pojawiły w końcu tutaj w okolicy Endermany i udało mi się parę ich zabić. Nawet dwa, to jeden przy drugim stały i oba mi dały perłę, także tak fajnie to akurat było. Okej, dlaczego ja mam tutaj to tak poukładane dziwnie? To nie wiem. Okej, no i to już chyba wszystko. A, to jeszcze miałam tutaj odstawić. Dobra, daj mi jeszcze 3 tutaj są. A, i a propos tego grindera, który ostatnio zrobiliśmy, to ja tak się cieszyłam, że on mi będzie podwajał rudy, zwłaszcza aluminium, a tu się okazuje, że aluminium w ogóle tam nie można wsadzić, także jeszcze sobie tam pobiegałam i po... pokopałam oczywiście trochę i aluminium trochę więcej już mam, no ale to jest cały czas mało aluminium, także no myślę, że to jakoś gdzieś inaczej trzeba będzie wykombinować, albo po prostu inny grinder zrobić, bo do tego grindera aluminium nie wchodzi w ogóle, a jeżeli chodzi o podwajanie rud, to też nie podwaja, tylko tam co niektóre tylko podwaja, także jest ich więcej, aczkolwiek nie aż tyle. A, no i tutaj oczywiście jako, że ej, co ja rozwalam? Nie za dużo. Ja chcę raz, dwa, tu jest, tu trzeci. A to już jest, okej, czyli taką dziewiąteczkę tu chciałam. A to, no dobra, to jeszcze zrobimy w takim razie to i to i to. Dobra. Okej. No i tutaj jak przyniosłam sobie z tej wyspy, także mam tutaj slajmowe drzewa. Jak będą potrzebne slajmy, to slime bole, to będę miała na miejscu. Nie będę musiała biegać gdzieś tam. No okej, czyli już taki tytułem wstępu już chyba wszystko powiedziałam, wszystkie nowości. No jeszcze nowością jest to, że jest aktualizacja paczki, jeszcze nie zaktualizowałam, ale widziałam już, że jest, także w następnym odcinku chyba już będzie zaktualizowana i mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie zepsuje.
Okej, mamy już w łapce książkę mądrą, zatem spójrzmy, co tutaj się stało. To miałam zrobić, to jest za drogie, więc tego nie będę robić. No i tutaj właśnie zrobiłam to, że ten industrial hemp zrobiłam w tym squeezerze. Także klejmujemy, dostaliśmy skrzynkę i ten właśnie stół też zrobiliśmy i klejmujemy i mamy skrzynkę i dzisiaj będziemy robić to po to, żeby otworzyć dostęp do tego. To koniecznie chcę zrobić, ponieważ to da nam płytki, takie te płytki z żelaza, dzięki którym będzie można robić różne różnicowości. No i to też jest fajne, bo to jest duża skrzynia, także będzie można tutaj bardziej ogarnąć wszystko. To nam będzie robiło prąd, a to nam będzie pozwalało szybciej, więcej wyciągać z kopania. Także, ale to jest podstawa, którą chcę zrobić. Okej, zobaczmy najpierw, zanim zaczniemy to robić, co też nam tutaj, jakie mamy. Tadam, co to jest? Szkło! Wow! Hurra, hurra! No po prostu rewelacja. Nie ma to jak dostać szkło i kobla. A po prostu są rewelacyjne te tutaj właśnie nagrody. Ale zawsze się szkło może przydać. Co jakiś czas do czegoś mi się przydaje. Okej, czyli tak, cóż my teraz tutaj mamy? Mamy zrobić conveyor belt. A, właśnie dlatego, że chciałam zobaczyć, co jest potrzebne do zrobienia conveyor belt. Conveyor belt. I tutaj właśnie jest skóra. I dlatego zastanawiałam się, bo to dostajemy jeden, a taki potrzebujemy więcej na pewno. Jak widzicie, jest to proste bardzo, bo steel nuggety to mamy, bo stal nam się robi. Redstone mamy, skórę. Mam 12 sztuk teraz, no i ewentualnie można krowy zabijać, także chyba je tam rozrodzę, te krowy. Bo jednakowoż z tegoż urządzonka, no ciekawe, co nam się zrobiło przez tę chwilę, co gadałam. Co nam się tutaj urodziło. O, jest kolejna skóra. I są te rzeczy. Także jak widać, jest to całkiem wydajne, całkiem. Także jest nieźle. Okej, conveyor belt to miał być redstone, miał być nugget. Dobra, zrobimy z tego nuggety. Z wszystkiego. Stali naprawdę mamy dużo. Naprawdę. Zatem możemy sobie zrobić... Ile tam było? 1 czy 8? 1. Okej. No to zrobimy sobie jeden. Ta-da, mamy. Ta-da, hurra, dostaniemy skrzynkę. Klajmujemy, fajnie. No i teraz zobaczymy, co trzeba zrobić z tym tutaj. Z tym tutaj. Dwa conveyor belty, takie coś, takie coś, takie coś, takie coś. No, dużo roboty przed nami. Okej, sprawdźmy, co mamy w skrzynce. Kurczaki zrobione! Po prostu rewelacja. Czyli teraz tak, ja sobie zapiszę tutaj, co musimy zrobić, bo oczywiście nie będę co chwilę zaglądać do tej skrzynki. No, przeczytałam sobie jeszcze tutaj tę instrukcję szybciutko i wracamy, ale w zasadzie to przecież ja mam tutaj przygotowane rzeczy, żeby zrobić to tree juice. Czyli tree fluid extractor, przecież to mieliśmy zrobić, zatem zróbmy to jeszcze, bo ja mam tutaj przygotowane wszystko do tego tree fluid extractor, to zrobiłam z Invaru, który robiliśmy w ostatnim odcinku, zrobiłam te giry i to zrobiłam, także jeszcze mieliśmy zrobić, oczywiście noc jest znowu, a ja nie chcę, żeby nam coś przeszkadzało. Okej, dzień dobry. Zatem to mieliśmy sobie tutaj zrobić. Te emerald krystaliki już też zrobiłam. Okej, i to było tak, że po dwa takie musimy zrobić, czyli tak, te emerald na środek i te tutaj po kolei. Ta-da. Drzewo. Trawa i ten barwnik, o który nam chodziło. I ta-dam, robi nam się, robi pięknie, jak szybko, ach.
Ach, ach, ach. I to się wyciąga. Niestety, tak? O, o, tak. Jakaś muszka mi tu lata. Boże, to się ledwo różni od tego. Okej, okay, i jeszcze szybciutko drugi. I tutaj, i... Co tu było to? Drzewo. I trawa. I tadam, tadam. Bardzo ładnie to wygląda. Okej, okay, jest zrobione. Także mamy te dwie rzeczy i możemy sobie zrobić ten właśnie... tu. Tu wsadzamy jeden, tu wsadzamy drugi i tadam, tadam, mamy Tree Fluid Extractor. Super rewelacja. No i gdzie go sobie tutaj postawimy? Gdzie by go tutaj postawić? Już mam coraz mniej miejsca. Chyba jednak pójdę zaraz na dół. W sumie to jeszcze nie wiem, jak mam tam ustawiać na dole to wszystko, dlatego chyba jednak postawimy to. Postawimy to. Och jej, och jej. To postawimy sobie tutaj. Miło by było, jakby tę dziurę, która tam jest, było widać. Nie wiem, czy tym można to obracać. Okej, aj. Side left north. No dobrze, czyli nie można tego tak odwrócić. Pikaksem możemy to zbić. Okej, dobra. Czyli może weźmy sobie drewno od razu. Drewnianko. To wyciąga z drewna soki. Przepraszam. Okej. Zatem może sobie postawmy to. Może nam się uda teraz. Kurczę, bo to jest dziwne. Może postawmy tak. To tu. A to. Tu. I gdzież mamy to teraz? Tę dziurę. Mam nadzieję, że tutaj właśnie w tym miejscu. Gdzie jest moja wykopywaczka drewna tutaj? Aha, jest. Okej, okay, dobrze. Czyli jeżeli to jest tutaj, to tutaj wsadzimy drewno i to drewno nam będzie robiło lateks. Czyli tak, tutaj do tego drewno smyk i to drewno teraz nam tutaj już zaczyna, jak widzicie, idzie fluid 20 mb w miarę wolno. W miarę to idzie jakoś. Także tutaj podłożymy ten lateks, na pewno będziemy wykorzystywać z tą maszyną. Zatem tutaj od razu postawimy ten ten tank, żeby on nam się napełniał. Postawimy go tu i tutaj właśnie taki zrobimy jeszcze. Ja gdzieś tu miałam Seardstone. Okej, dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Coś nam z tego wyjdzie? Chyba nie. Nic się nie dzieje chyba. Nic się nie dzieje chyba, zatem musimy zrobić, jak to się robiło. Raz, dwa, trzy, cztery chyba takie. Cztery takie i jeden taki. Nie, to cztery takie. Cztery takie. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeden taki, tak. Tak, 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 tak. I tak, 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 tak. I dostajemy cztery growty. Okej. No tutaj nic się nie dzieje. Zatem te cztery, trzy potrzebujemy. Okej, one nam się przepalą. Tu sobie zostawimy te growty, tutaj to.
i mamy 3 Seared Bricki i z nich robimy taki tin. Proszę bardzo. I teraz możemy sobie z tej maszyny wyciągnąć lateks. Za dużo tego nie ma jeszcze. Już nam się skończyło, ale jak widać działa to. Tutaj od czasu do czasu trzeba będzie przyjść i wymienić drewno, a tymczasem możemy sobie to chyba odhaczyć w tej książce. Mam nadzieję, że to zaznaczyło. Jest complete, ok. A, i dostaniemy 4 kanki lateksu, ok. Dobra, no to jest bardzo drogie. Chociaż powiem wam, że chyba mnie stać na to. Może jednak to skończyć, te zadania, co? Jak myślicie? Item Repair. To jest dużo do zrobienia. Aha, nie, tu obliczyłam, że tu straszna, bo mam już 4 perły, ale tu straszna ilość diamentów idzie, że tak powiem. To jest proste. Wszystko jest proste, tyle tylko, że tu idzie chyba 40 diamentów, bo tutaj na to idzie 36, bo tu jest po 9, 9 razy 4 jest 36 i tutaj idzie jeszcze 4, to jest 40 diamentów. No niby mam dużo już diamentów, ale tak jakoś mi żal, żal i szkoda, także tymczasem chyba jeszcze dopóki nie wykopię sobie więcej, to chyba jeszcze się powstrzymamy. Chyba tak. To nie jest chyba coś, co jest bardzo niezbędne. Może nam to naprawiać itemy i to jeszcze używając prądu. Także nie wiem, wolę sobie na razie naprawiać sama, bo w sumie to tak. Okej, to w takim razie robimy to. To wszystko będziemy teraz robić. Conveyor belt. Mam 1, a tu są 2. Właśnie pytanie, czy są 2 potrzebne, czy 3 są potrzebne do zrobienia tej prasy? Czy robić 2 kolejne, czy wystarczy tylko 1? Na wszelki wypadek zrobię 2 kolejne. 1 tutaj mamy. I jego się robiło bardzo prosto. Conveyor belt. To i to chyba wszystko mamy, co? Mhm. 12 aż możemy zrobić. Czyli tak, robimy raz i 2. Ok, czyli mamy 3. Dobrze. Potem następne, co trzeba było zrobić, to steel scaffolding. Scaffolding. 1 taki potrzebujemy. 6 dostaniemy, jak takie coś zrobimy, a takie coś, czyli potrzebujemy mnóstwo tych, jak one się nazywają, stali, czyli 3 i 6, 9, czyli blok stali jest potrzebny do tego. Stali mamy, jak mówiłam, dużo, zatem spokojnie to zrobimy. I tutaj potrzebujemy tak. A nie, to chyba więcej potrzebujemy. Okej. Nie, no 3 tylko potrzebowaliśmy, ale skopałam sprawę. Ale dobra, bo to wystarczyło tak i tak i tak i tak. I mamy 6 scaffoldingów. Hura, hura. Okej, czyli kolejna rzecz jest zrobiona. I nam zostały 5 patyczków. To sobie, gdzie to było? To nie było tutaj? To było tutaj. Póki pamiętam, to w miarę tak stawiam, jak było. Zostawiam, znaczy. Teraz heavy engineering block. Heavy engineering block. Że tak powiem. Pistony 2. Co to jest? Steel Mechanical Component. Aha, i tutaj można takie coś. Engineering Blueprint. No właśnie, bo to chyba mniej tutaj. Ale ja nie mam takich plate'ów. W kompresorze. No nie, no to nie uda nam się tego zrobić, czyli trzeba zrobić tak, jak
tutaj jest pokazane w stole, czyli 4 stale i koper. Koper. Mam jeden, dobra, weźmy sobie więcej, bo coś czuję, że trzeba będzie więcej kopru. Okej. I robimy to. 2 sztuki takie są nam potrzebne. Za mało jednakowoż. Okej, teraz już będzie okej. Także to. 2 sztuki takie. O. Raz i dwa. Okej. 2 pistony, a jeszcze potem będzie piston potrzebny, czyli 3 pistony trzeba zrobić. 20 sekund. Drewienka, koble, żelazo i redstone. 3 sztuki musimy zrobić. Drewienka. Mamy mało. Okej, zróbmy 8. Tu schodzi prąd, zatem trzeba tutaj dołożyć prądu. Okej. Tutaj strasznie dużo prądu pobierają te rury, wam powiem, te kable. One w sobie mają bardzo dużo prądu. Okej, dobra, już tutaj wzięliśmy. Dobra, to już nam chyba wystarczy. Tego dobrego. Bo nie chcę, żeby mi pobierało za dużo tego węgla. Oszczędność musi być, moi drodzy. 3 pistony. Co jeszcze było potrzebne do pistona? Żelazo. Czy ja mam żelazo? Mam jeszcze żelaza trochę. Nie mam w sumie dużo tego wszystkiego, wam powiem. I koble jeszcze były potrzebne. Czy ja mam w ogóle miejsce? Mam. Okej, czyli tak. Żelazo. To było potrzebne. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej, i tutaj shift click i startuj i rób tam te pistony. Okej, co tam jeszcze było potrzebne? Także będziemy mieć to złoto jeszcze. Jedno złoto. Wow, złota mamy mało. Ale jak na razie jest okej. No dobra, a tu 2 wyjdą z tego, to super. To super, 3 pistony mamy. Czyli możemy to zrobić. Znowu nie mamy złota. Żelaza. Stali. Stali nie mamy. Boże, już nawet miejsca nie mam. Boże, jak to się robi? Dlaczego mam tyle kurczaków tutaj? Kurczaki. Pieczone, niepieczone. Jajka. Okej. Dobra. Stal. Teraz już mamy troszkę miejsca. Okej. I rób nam to. Co, złota nie ma? Czego nie ma? Złota? A, bo to elektrum jest. Elektrum. Nie mamy elektrum. Elektrum się robi w jakiś sposób. Tu. Złoto i srebro. I dostajemy 2. A potrzebujemy 1, ok. Srebro. I złoto. Znowu mamy noc, oczywiście. No tutaj po prostu jedno srebro, jedno złoto. I bardzo proszę szybciutko, smyk, smyk, smyk. 2 elektrumy. Elektrumy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz, moi drodzy, tada,
dwa. Pięknie. I teraz Redstone Engineering Block. Pewnie znowu będą potrzebne Redstone Engi. O! Copper, irony i to. Myślę, że wszystko mamy. I takie też potrzebujemy jedno, a mamy dwa. I jeden piston, czyli cóż, mamy wszystko, słuchajcie. O, zresztą napisało, zatem tutaj jest złoto, tutaj jest elektrum. Elektrum tutaj jest to. Musimy trochę tutaj ogarnąć tego. Tu mamy pałeczki, tu mamy to, tu mamy steel nuggety. Dobra. Okej, słuchajcie, mamy to. Dostaniemy lód czystą. Okej, no i teraz by wypadało zrobić to urządzenie. Czyli, że musimy wziąć... Dobra, to odłożymy, żeby nam nie przeszkadzało. Weźmiemy to, lateks. O, właśnie, a propos lateks, to pewnie tam nam się skończyło. Zatem... O, nie ma już drewna. Tą, proszę bardzo. Lateksu mamy niewiele, ale zawsze jest tutaj. Tutaj mamy... O, już prawie że wiaderko. Okej. Ale przyda nam się lateks, dlatego trzeba to robić. Właśnie, a propos, jak się robi, zrobimy sobie taki ten zegar kolejny. Redstone mamy. Co tam jeszcze było potrzebne? Stone. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Patyki mamy. To będzie tak. To będzie tak. To będzie na środku. Tutaj... Ej. Raz, dwa, trzy. I tutaj raz, dwa, trzy. I mamy redstone clock. I on nam będzie wyciągał... O! Samo się teraz będzie wyciągać tutaj. Tylko nie ma nic takiego, co by samo stawiało tutaj to drewno, więc to jest trochę taka lekka kicha. Znaczy, jakoś to można na pewno zrobić, ale jeszcze nie doszłam do tego jak. Okej, słuchajcie, idziemy zrobić tę maszynę wielką. Mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj mamy, to jest to, co nam wystarczy do tego, żeby to zrobić. A, skrzynkę. Ta-dam. Redstone dostaliśmy, no super, pod redstone. O, redstone jest bardzo ciężko tutaj. Okej, lateks. Co z tym lateksem zrobić? Myślę, że możemy go po prostu tutaj... O, i już mamy tutaj więcej lateksu. Okej. I teraz tak, te rzeczy... Mam nadzieję, że to nam wystarczy. Idziemy na dół, słuchajcie. Nie wiem jeszcze w którym miejscu, no ale gdzieś to trzeba ustawić, więc idziemy sobie tutaj. Może już na tym, co jest zrobione, to gdzieś tutaj sobie to ustawimy. To będzie prasa, ona chyba zajmuje 4 kratki. Zatem tutaj będzie jeszcze coś takiego, co będzie wrzucało na tę prasę i coś, co będzie z niej wyciągało, więc chyba tak myślę, że może tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, weźmy mądrą książkę. Okej. Construction. To chyba jest to. I multi-block constructions. No dobra, to już było, to już mamy. Wooden multi-block engineers. Simple machines, to chyba to. Conveyor item fluid. Ale jak to press? Może to heavy jest. O, jest metal press. Aha.
dwa steel scaffoldingi, jeden redstone taki, jeden piston, dwa conveyory i... Czyli to wszystko, co mamy. Czyli tak... conveyor... Scaffolding, między nimi czerwony. Okej. Okay. To jednak trzy tylko miejsca zajmuje. Scaffolding... Tu. Scaffolding, między nimi czerwony. Okej. Okay. Bla, bla. Jaki piękny, ach, ach, ach. Dobrze, akurat pod świeczką musiałem to zrobić, tak, oczywiście. Dobra, to postawimy więcej świeczek, żeby nam tutaj nie było na czerwono i żeby w miarę było jasno. Okej, dobrze. Co dalej? Mamy tak tyle zrobione. Teraz ten, jak on się nazywa? Piston skierowany w dół. Piston skierowany w dół. A jak się kieruje w dół pistony? Czy taki piston można w jakiś sposób... O! W ten sposób. Super, teraz były te po bokach. W tę stronę? Czy w drugą? Nie, ja bym chciała w tę. W tę? To to musi być w tę. Oj, postawiłam jeden na drugi? Nie, tu obok. Okej, czyli to trzeba zlikwidować. Tym? Pikaksem, okej, dobra. Ten też. Okej. I. Ten byśmy chcieli w tę stronę. Okej. Dobrze, czyli idą w tamtą stronę. I teraz ten ostatni blok tu na górze. Nie wiem, czy ja mogę stać na tym. I co? Aha, bo ten nam tutaj w tę stronę. O, dobrze, dobrze, czyli jest dobrze ustawiony. Aha, no i teraz muszę wziąć mądry młotek i stuknąć. Ale w co? Tadam. Wow. Wow, proszę Państwa, mamy prasę piękną. A, i tutaj się samo trzecie zrobiło. No, śliczna maszyna. Mamy śliczną maszynę. Ta maszyna potrzebuje prąd, jak widać. I ten prąd musi być tu od góry dostarczany. Zatem idziemy, słuchajcie, po prąd. Idziemy po prąd. Okej. Okay. Żeby wziąć prąd, to musimy wziąć taki wręcz i sobie weźmiemy ten prąd. Dziękuję. I ten prąd postawimy. Ale śliczna maszyna. Ten prąd postawimy tutaj po prostu. I cóż? A, tu nie ma. Wow. A co się stało z węglem? Czy mam tutaj węgiel? Nie mam węgla. Co się stało z węglem z tejże maszyny? Czyżby przepadł na wieki był? Czy gdzieś tu leży? Chyba przepadł. Bo ja tu nie mam. Ja tu nie mam. Nie widzę. Ślepażem jest? Nie, nie ma. Ale numer. A, bo tutaj jest. Fajnie. Dzięki. Dzięki, że nie przepadło na wieki, bo wprawdzie o węgiel jest bardzo prosto, ale jednakowoż zawsze żal. Okej. Okay. Tu się przepala, tutaj... A, bo tu się ładuje. O, tu się ładuje. Widzicie? Dobrze, i co teraz? Tutaj jakąś trzeba taki dostarczyć. Jak to się nazywa? Zapomniałam, zatem zobaczmy. Immersive.
taki metal press mold plate, takie coś. Aha, trzy style i to. Albo w work tym. Engineers. O, takie coś mogę zrobić. Copper, aluminium i iron daje taki blueprint. No dobra, ale akurat to jest bardzo prosto zrobić. Zrobimy trzy i nożyczki. Zrobiłam nożyczki, oczywiście są na górze. Trzeba będzie to wszystko przynieść tutaj na dół. Po prostu. I weźmy sobie od razu trochę żelaza, żeby sprawdzić, jak to działa. I to, raz, dwa, trzy. Trzy. Okej, okay. I nożyczki mamy. I stół tam też trzeba będzie taki przenieść. Nożyczki. Ta-da, ta-da! Mamy to. Mamy to. I w takim wypadku idziemy na dół. To będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy dzisiaj w tym odcinku, bo on już jest chyba bardzo długi. To się chyba... O tak? Tak. I teraz... Tu się wrzuca, tak? Nie tak. Kładzie się? A to stoi w miejscu. A to stoi w miejscu. Jak to ma ruszyć? A tu? Tu też stoi w miejscu. Prąd ma. To ma w sobie. To jak to ma ruszyć? Ho, ho, ho. Może potrzebuje lewarka albo co? Dobra, zobaczmy. Mamy tutaj wszystkie komponenty, żeby stworzyć lewarek. Rywalek, chciałam powiedzieć. Nie działa. Ho, ho, ho. Chciałam zobaczyć jeszcze w tym odcinku, o co chodzi z tym. No i co? No i pstro. Jak to powinno być tutaj? Nie, to spada tutaj cały czas. Teraz poszło. Aj, a ja musiałabym chyba zejść z tego. Okej. Teraz poszło. I dostaliśmy, hurra, hurra, iron plate. Czyli, że coś tutaj musi być, co się wrzuci. Co wrzuci na to. Już wiem. Dobra, jeszcze szybciutko, szybciutko, bo naprawdę już jest za długi odcinek, ale kurczę, no muszę sprawdzić to. Muszę to sprawdzić. Zatem. Tu mamy prawie, że przepełnienie. Tu mamy tak. Weźmy to. I zobaczmy. Hopsa. I zobaczmy, czy jeżeli... Trzeba by chyba jeszcze to inaczej ustawić. Zatem ustawmy to tutaj. No dobrze, to ustawmy to tutaj. O, tak będzie dobrze. I wsadźmy tutaj te cztery. No niekoniecznie. Ojka. No jest do tego skierowane, no kurczę. Ludzie. Mm-hmm.
Okej, teraz. Idzie, idzie. A, i teraz to jest... pięknie. Okej. Dobra, i tutaj bezpośrednio do skrzynki trzeba będzie to wrzucać. Okej, słuchajcie, mamy 5 sztuk iron plate'ów. Hura, hura, tak to działa. Nie jest, nie jest źle, tylko się trzeba nauczyć wkładać tutaj na to. Po prostu. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie kończymy ten odcinek i jak widzieliście, zrobiliśmy piękną maszynę, także tymczasem trzymajcie się do następnego odcinka. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie, nie zapomnijcie o wpadaniu na live'y. No, ostatnio wprawdzie nie wychodzą, ale mam nadzieję, że to się zmieni i live'y są oczywiście w środy i w piątki o 20:00. No i wpadajcie też na Discorda. Także tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, pa!